Szanowni Państwo, z racji tej niesamowitej nagonki, która została wykorzystana na Prawo i Sprawiedliwość przy użyciu mojego nazwiska, złożyłem teraz oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Wszelkie sukcesy rządu pani premier Beaty Szydło, zwłaszcza te socjalne, te, które poprawiają byt Polaków, były przykrywane przez media, często na kłamstwach, ale przykrywane, wykorzystując moje nazwisko do tej brudnej kampanii, więc tę rezygnację złożyłem, żeby nie obarczać całej Zjednoczonej Prawicy tym atakiem. Jednocześnie chciałbym przeprosić wszystkich Polaków za to, że muszą tego żenującego spektaklu słuchać, że muszą to oglądać. Nie zawsze jest tak, jak media piszą, ale żeby móc pokazywać, jakie sukcesy odnosi Zjednoczona Prawica w Polsce, zrezygnowałem z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, miłego dnia. No to brzmi raczej... Do zdjęcia na żywo sprzed siedziby Prawa i Sprawiedliwości wyszedł z niej Bartłomiej Misiewicz. Przypomnijmy, wcześniej